Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym wystartowaliśmy z nagrywkami do jesiennego editu, który już na pewno widzieliście, a jak nie, no to bardzo proszę nadrobić. Nagrywamy też backstage. Jak to jest, że było po 25 stopni, aż do dnia, kiedy zaczęliśmy nagrywać edit? To spójrzcie, mamy 3 stopnie w tym momencie. O nie! Odblokowałem anternę po prostu. I myślę, że ten antern był dobry. O, są tutaj nawet dowody. Niepodważalne dowody tutaj są, że był dobry, także lecimy dalej. O kurcze blade! Gorzej się tego zrobić nie dało. Różne rzeczy brałem pod uwagę, ale takiej gleby nie. Myślałem, że spadnę między nogi, ale mnie pojadę prosto, uślizgnie mnie, wpadnę w drzewo czy coś, ale że spadnę na łeb, normalnie się nakryję nogami. Łapy mam tak zmarznięte, że nie czuję, czy coś mi jest, czy coś mi nie jest. Nie wiem, ale póki nie czuję, to powtarzam. No i tak powinna wyglądać tamta poprzednia pierwsza próba. Tak to widziałem, że sobie asekuracyjnie kopnę, lekko na tył, padnie między nogi i będzie git i jakieś dane pobiorę. A nie na łeb, proszę Państwa, nie na łeb. Kurde, za mało rotacji w prawo. Dziury się w stoliku zachciało i mamy nie stolik. Zaraz regularny łipek nad tym musi być. To powinna być formalność. No, mówię, że formalność, a pierwszym minusem jazdy brakeless na takich chopach jest to, że się nie da tak po prostu zatrzymać, tylko trzeba jechać linią, aż się gdzieś tam wypłaszcza, żeby się bezpiecznie zatrzymać i nie poniszczyć, tym samym wybić. Skoro mamy opo whipa tu, no to chyba pora nagrać to w linii. Ale fajnie szło, trochę za bardzo na tył tutaj byłem, a i tak myślałem, czy nie łapać. No, fajnie będzie, fajnie. No! Mamy całą linię, w sensie regularnego whipa i opo whipa. Fajnie, mega szybko to poszło, myślałem, że będzie dramat po tych opo whipach tu, a teraz już fajnie. No, na łyk moc sobie zasłużyłem. Fajna linia nagrana, fajne dwa triczki, trzy triczki właściwie dzisiaj nagrane, ale co, czasu nie ma, są też inne obowiązki, więc spadamy na dzisiaj z lasu, trzeba chopeczki przykryć. Piękna pogoda się zrobiła, no ale jest jak jest, więc dzisiejszy dzień nagrań zamykam, zadowolony i no i co, i zobaczymy co dalej. The next day. Kurwa, ma... wysoko jest powszeczka postawiona. Dobry manual się tam wkradł. Problem jest z tą prawą ręką, że ona no późno dochodzi, a prawą rzucam. No nic się nie da z tym zrobić, jak prawa nie dojdzie, no to bar spina nie będzie. One hour later. Widzowie, nie umiem. Triple opo track driver to już jest problem natury psychicznej, nie fizycznej. Jest ciężko. Jestem chory, ale chcę to zrobić. Ja za dużo tego pierdolę. Mamy dzień kolejny. Miało dzisiaj być męczenie. Nie, dzisiaj miało nie być męczenie. Dzisiaj miało być po prostu przyjście i zrobienie opo triple tracka. Ale... widzowie, nie umiem. Ale na rozgrzeweczkę sobie tam zrobiliśmy jakoś kankana do bara, którego nie wykorzystamy, bo jednak nie widzimy się to, więc odpada, ale zrobiliśmy sobie tego fajnego tobo z X-em dzisiaj też i Superman Seat Graba klasycznie, oczywiście fajnie na wąsko nagraliśmy. No ale zaczął padać deszcz i słońce. Tam mamy słońce, tu mamy deszcz. I albo przestanie padać i pomęczymy korkę, albo gdzieś do domu. Chciałeś 3 na dół? Co? Chciałeś 3 w dół teraz? Tak. Drifting. Ale tu się trzeba było już namieszać. Słonko wychodzi, zaraz wszystko wyschnie. Zobaczymy, kiedy pojawi się pierwsza hulajnoga, oby nie prędko.
Nie, przytarłem. Dupą przytarłem. O! Noga długo dochodziła. O nie! Ale suszę. Może by tak nie zakrywać? Żartowałem, Oskar. Wszystko zakryjemy. Jeszcze blade, znaczy chciałem powiedzieć. Bardzo tu szybko na lądowaniu. Znaczy po lądowaniu. Fajnie, jeszcze drzewa obok. Fajnie, ale myślę, że tutaj odbijeczka i nagramy tak, żeby przejść później w jakiś skatepark. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego kończymy w edicie linią tutaj na dualu, a nie ciśniemy do końca, jak widzieliście na filmie z Dual Jamu. Otóż odpowiedź jest prosta, niektórym znana. Oskar, jako tutaj gospodarz, główny kopacz, no ma niejako pierwszeństwo na nagranie tripla i ogólnie drugiej części linii. Ja to szanuję. Najwięcej czasu tu spędził na łopacie. Nie będę tutaj wychodził temu naprzeciw. Także no, tak to wygląda. Chuj, jest czas. Będą trzy, proszę Państwa. Efekty zmęczenia widoczne gołym okiem. Spodnie mi się spociły, dziwne te spodnie. Ale jestem zawiętym gościem. Nie uwierzycie, ile było prób, ale dużo. Dwa. Coś mi tam nie leży, proszę Państwa. Za 5 lat później oglądam taki edit, ja muszę oglądać. O, to dobre. O, to dobre. Lepiej bym nie coś. O, dobre. Tak musi być. A nie takie. O, to źle. O, to nie do końca. To coś tam. Ma być dobrze. No, to róbmy. Róbmy dobrze. Ale mnie słonko razi, jak na wybiciu tej hopy. W ogóle to tak się fest zmęczyłem, bo żeby skoczyć tamtą hopę do tego 1.8 z barspinami, trzeba przejechać ponad pół linii. No, cały lajnik, ale że nagrywam na szeroko, to kankana i tak musimy sobie z bliższa nagrać. Ale spoko, tylko że to przyszła pora na szarka. Znaczy w linii, jak widzieliście, to linię już mamy nagraną. Ale ta trójka, no już robiłem, więc się nie przejmuję, tak jak podczas nagrywek do Daydream, gdzie kompletnie wiedziałem, co się stanie. Od tej pory szark został 3 razy przerobiony, ale trochę się tu przyniszczył. Ale trójkę bym chciał w tej linii, tak samo nagraną Adam. Zaufam sobie, że umiem. Tak, Paweł, trzymaj. Umiem. Umiesz, Paweł. Paweł, umiesz. Tam tak szybko się to zadziało. Idealna wklejka. No i to właśnie jazda bez hamulca, że no nie mogłem się wycofać, tylko już musiałem wjechać w to wybicie, żeby strat tu nie narobić. Ło, ale dobra akcja. I trzeba spaść na ziemię i, no i zrobić to w linii. Fronta było dużo prościej, ale front flip już tam był na jakimś filmie, także no footcana nie było. No będzie no footcan, flip 2 bary, trójeczka no footcan. Elegancko mamy całą linię. Może kana trzeba i tak nagrać na szeroko sobie z góry. No i fajnie, szybciutko poszło, bez żadnej wtopy. Wy też tak? Mroźny, jesienny poranek sobie lubicie wpaść? Pozamiatać beton? Aj nie. Dobry piruecik. Tam nagraliśmy jakąś linię, tutaj jakieś wstawki mamy, bo nie jest tak łatwo nagrywać, znaczy nagrywać, robić fajne rzeczy pod edit, jak się wypuszcza 50 albo ponad 50 vlogów rocznie, bo dużo rzeczy po prostu już było, a nie chodzi o to, żeby odgrzewać tutaj kotlety, więc znikamy stąd. Dobra, dzisiaj planie była dirtowa sesja, więc rower też jest dirtowy. Bo jest zimowy, sezon się powoli zaczyna, więc się robi łysowo, dirtowo i zostaje ten syf na kołach wszędzie. Ale muszę tutaj taką uwagę swoją też wrzucić, że jest posprzątany park. Ostatnio był tutaj dramatyczny syf i jeszcze tutaj należy pochwalić Adama, operatora, który zgłosił ten syf
i dostał odpowiedź, że od tamtej pory park będzie regularnie sprzątany, codziennie opróżniane będą kosze. W myśl globalnie działaj lokalnie, tak. Mój rower jeszcze się nie ruszył z miejsca, a tutaj przybyło raz, dwa, dużo osób. Mam pomysł, Adam. Jak trafię tutaj cyk, a potem trafię cyk, to nagrywamy tri. A jak nie, to idziemy na łysą, ok? Ups! Idziemy na łysą. Co widzowie, Adam wrócił z urlopu, więc wracamy z nagrywkami na dual. Takich zmarłych i świętych też, i nieżywych. I tutaj trzeba to zmęczyć do drugiej linii dualowej, czyli trzeba zrobić tu siódemkę. Sprawa wygląda tak, że może mnie przyciąć wybicie przy siódemce, jak się będę chciał tak mocno zrotować. Może mnie pociągnąć za bardzo na prawo. Najbardziej się boję, że tył mi zostanie na lądowaniu, a przód w niej nie wejdzie. I będzie taki pan japa. Adam podpowiada mi, żebym zaufał intuicji i tego nie rozkminiał, że będzie git. Chyba muszę mu zaufać. Wow! Wow! Aj! Troszkę mnie kosteczka zabolała, bo tu się wpieprzyłem w tą ścianę na szarku. Ale git, zaraz będzie git. Wow, to było dobre! Ale mnie wyślizgnęło! Ale nic mi się nie stało. Bo nie jestem zadowolony. Rotacja była taka dociągana, lekko na tył. Kurczę, no. Fajnie, że jest, ale myślę, że będę robił jeszcze raz. Wow. Ale manual. Ale tu twardo. Teraz będzie idealne. Za blisko są, te drzewa zdecydowanie są za blisko, na styk się tu mieszczę. Dwa wdechy i będzie. No, protip wręcz. Po prostu nie najechać na wprost na wybicie, czyli nie skręcać łukiem tam, tylko na wprost jak prowadzi hopa po przekątnej po wybiciu i jakoś wtedy to działa. I co, czekaliśmy, słońce wyszło, ale zdążyło zajść, zanim Paweł dojechał do hopy, no i trzeba powtórzyć. O! Tak, ja się poświęcam, mamy sklejoną próbę, ale mi się nie podoba, męczy dalej. No nie wierzę w to, nie wierzę. Trafiłem prawą nogą na pedał i muszę powtórzyć. No zmęczenie, widzowie, to jest zmęczenie po prostu. Lewa noga była pod pedałem, a nie na pedale. Nie interesuje mnie, jeśli nie było słońca, nie interesuje mnie, że coś wyszło nie tak. Nie interesuje mnie już kompletnie nic, bo musi to być i tyle. The next day. Co, nagraliśmy jakąś linię. Na parku jest sucho, mam suche opony, a ja jeżdżę po trawie, żeby były mokre. Bo fajnie mnie ślizgało na ścianie i przestało. Jaka misja na dzisiaj? Bar spin i tailwhip. Naraz. Znaczy nie naraz, po kolei. Bar spin, tailwhip i do domu. Pik. Na samym wybiciu jest taki strzał słońca, taki po prostu pyk, ale myślę, że to bardzo nie będzie przeszkadzało, bo co? Najpierw śmigło z zamkniętymi oczami, otworzę whip i po robocie. Aj nie. No. O nie. O nie. Nie. Czy wystarczy zrobić bar spina, kopnąć tej whipa i w sumie tyle tu filozofii. O kurde! Się cieszę. Nie sklejona, się cieszę, bo odblokowane, moi drodzy, odblokowane.
Więc myślę, że teraz to już jest easy. Formalność czysta. Generalnie to mi pomogło to, że pacnąłem sobie wcześniej na tyłek, bo przecież gorzej być nie może. Gorzej być nie mogło, więc teraz już będzie tylko lepiej. Właśnie to nie jest katowanie, to jest odblokowanie psychiki. No bo wiesz, katować to sobie można coś, gdzie się przewracasz i wiesz, i nie wychodzi. Tak. A tu wiesz, robisz bara i jest kurwa. A ty teraz ci siadło po raz pierwszy, czy...? Tak. To elegancko, gratuluję. To publiczne. Ło! W końcu to mamy. Sobie nie zdajcie sprawy, ile razy skoczyłem z bar spinem i bałem się kopnąć tego tailwhipa. A to po prostu jest formalność, wystarczy go kopnąć i wchodzi pod publikę. Maciek krzyczy. No tak, przyszedł akurat i od razu pyk. No tak to jest, widzowie. Ja mam odwrotnie. I się zmęczyłem i robienie trików na takich wykręconych hopkach przy hipach czy coś tam, to totalnie co innego niż treningówka. I my na tym nie stoliczku mamy nagranego Fredricksona prawdopodobnie, ale myślę, że do editu lepiej tu będzie zrobić one hand X-a, bo będzie jakieś urozmaicenie. I no i robimy to. Wryte, powiedziałbym, że do spania, ale raczej to jeszcze kora na pewno nie zapada w sen zimowy, bo ktoś na pewno tutaj będzie jeździł, aczkolwiek ja w tym roku, możliwe, że już nie, na pewno nie w tym miesiącu, bo drugą część miesiąca spędzamy w Hiszpanii, a w grudniu nie wiadomo, czy będzie zima, czy nie. Ogólnie wygląda na to, że już mam po nagrywkach editu i widzieliście, że nie jest to takie proste, jak się wydaje później w dwuminutowym edicie. I mam nadzieję, że edit wam się podobał, że backstage wam się podobał, że doceniacie, że wkłada się w to naprawdę dużo pracy i mojej pracy, i Adama operatora pracy, i jeszcze innych osób trochę pracy. Bawcie się dobrze, miłego wieczoru i jeździcie ostrożnie, nagrywajcie edity i tyle, zjadłbym coś.